strach oczekiwań w końcu nadszedł moment, na który czekali wszyscy kibice. Przed nami pierwszy mecz tegorocznego sezonu, w którym podopieczni Mirosława Berlińskiego zmierzą się z miejscowym Starcem Gniezno. Panie Mirku, wieloletnia praca w klubie, teraz oficjalny debiut w pierwszym sezonie jako trener. Taki wynik cieszy na sam początek? No, bardzo cieszy taki wynik, no bo to jest wygrana, a wygrana daje adrenalinę, wszystko daje, no, chęć do życia. Chęci do życia i chęci większej walki już za tydzień, pierwszy mecz w Gdańsku. Już pan ma jakieś przemyślenia co do składu, jakie zmiany, czy teraz czysta radość ze zwycięstwa, a przyszły tydzień na razie ustawiamy? No już kształt tej drużyny na Gdańsk jest. No, na razie jest radość. W czwartek mamy termin do podania składów, także do czwartku będzie wszystko wiadomo. Pierwszy mecz za nami, świetny występ w twoim wydaniu, 13 punktów. Jesteś zadowolony i już nakręcony pozytywnie na przyszły tydzień w Gdańsku? Na pewno tak. No, tutaj myślę, że wszyscy jesteśmy nakręceni. Zwycięstwo na wyjeździe, no tak naprawdę dzisiaj jeszcze bardziej. Myślę, że inauguracja wymarzona dla nas, dla trenera, dla zawodników, więc myślę, że jechać tylko tak dalej. Panowie, jesteśmy zajebistą drużyną, oni nam tego zazdrośmy. Kacper, dobrze wiemy, że jesteś wychowankiem tego toru. Czy fajnie jest wracać do takich miejsc? Na początku świetny występ, 3 trójki. Wyglądało to, że będzie dzisiaj komplet, jednak 13 bieg. Niestety zaliczyłeś upadek. Czy czujesz się teraz dobrze? Bo to jest najważniejsze pytanie. Tak, czuję się dobrze, aczkolwiek wiem, że troszkę będę odczuwał ten upadek, ale to jakby wkalkulowane w nasz kochany sport. Ale to tak, szczerze powiedziawszy, gdzie naprawdę czuję się dzisiaj jak ryba w wodzie. Bardzo, bardzo dobrze mi się tutaj jechało. 3 dobre biegi, 4 tak naprawdę mógł być równie dobry, tylko troszkę Mirek zostawił mi za mało miejsca. I tak naprawdę od wyjścia z pierwszego łuku jechałem na krzywym haku, gdzie po prostu nie mogłem jechać tymi ścieżkami, gdzie bym chciał jechać. Mhm. Ale i tak występ tak. Możemy zaliczyć to udane. Tak, bardzo się z tego cieszę. Mega atmosfera na trybunach, mega atmosfera u nas w drużynie na Stnimie, więc tylko się cieszyć, że wygraliśmy i przejęliśmy fajne zawody. Dzisiejszy występ troszkę w kratkę. Była trójka, było dwójki, no ale niestety padły też 2-0. Wpadły 2-0. Była jakaś zmiana motocykla, czy cały czas na tym samym, tylko była zmiana ustawień? Nie, była zmiana motocykla po pierwszych 3 biegach i to była taka męska decyzja. I na pewno mogę być zadowolony z tego. No i zadowolony jestem z zespołu, bo mamy wielką, jedną, dużą rodzinę. Pomimo, że ja miałem problemy, że miał Kacper problemy, potem ktoś tam, no to jesteśmy tak... taką jedną ekipą, że każdy za każdego stanie i to jest bardzo fajne. No i mamy taki komfort psychiczny na pewno i na pewno to zaplusuje w sezonie. Pierwszy mecz sezonu 2019 za nami. Cieszy wygrana z Dunek Wybrzeże Gdańsk z ciężkim rywalem Startem Gniezno. Serdecznie dziękujemy wszystkim kibicom, którym widać tam, za wsparcie w tak licznej grupie dzisiaj i serdecznie zapraszamy już za tydzień do Gdańska na mecz z Unią Tarnów. Zakończone wyzwanie.